choroba dziadka, napisał Józef Wernet. Pewnego ranka Kasia i Wojtek spotkali swoją przyjaciółkę Olę. Była bardzo smutna i zapłakana. Ola mieszkała z dziadkiem. Teraz dziadek był chory i zaczynało brakować pieniędzy na lekarstwo. Kasia i Wojtek pomogli Oli posprzątać w domu i przygotować śniadanie dla dziadka. Postanowili też pomóc dziadkowi w inny sposób. Zebrać trochę pieniędzy. Założyli więc grupę małych muzykantów. Brzdęk, brzdęk, dzyni, bum! Chociaż taka muzyka nie brzmi najpiękniej, ale mieszkańcy miasta chętnie wrzucali pieniądze do dziadkowego kapelusza. Popatrz, dziadku, dzięki naszym sąsiadom udało się nam zebrać dość pieniędzy na lekarstwa dla ciebie. Powiedział dziadek, bardzo wzruszony. Dziękuję wam, kochane dzieci. Po kilku dniach dziadek był już zdrowy i zabrał dzieci na wyprawę do lasu. Wszyscy świetnie się bawili.